he catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Dobra, czyli wybrałam źle, trudno. Trzeba było to drugie kliknąć. Dobra, trudno, kurde. To jest tylko gra, dobra, trudno to trudno. Czyli nie pomogliśmy temu Frankowi, super. Dobra, trudno. To są moje wybory, ja to gram. Jak się oczywiście podoba to odcinki z This is the Police, to subskrybuj, komentuj i łapkuj pod filmem. Czyli tam łapki w górę zostawcie. Tak, to, tak oczywiście prowadzi dla was seria. Prowadzi i komentuje serię Róża 89. Dobra. Dobra, kolejny start, dzień, masakra. No nie rozumiem wszystkich tych słów po angielsku, to nie jest moja wina, dobra, trudno. Mogę wybrać to drugie. No, nie ta sama piosenka, nie chcę tej samej. Dobra, dawaj to, jakąś płytę. Czerwoną, bo jestem wkurzona. Trochę trudno. Się chyba nas wkurzył ten cały Frank, trudno. Się wkurzyłeś, to trudno, dobra, coś jakimś majorze znowu. No co jest? Co mam klikać znowu? City Hell, co tam znowu? Co? To. I to, nie wiem co to jest. Możemy grać dalej? Dobra, gramy. Edis Burgers jakiś, dobra. Zgłoszenie, tak? Znowu jakieś, nie wiem, coś, jakaś kradzież. Dobra, wyślemy pana. I pana. I dobra, zasuwaj tam. Dobra, kolejne zgłoszenie. Robert, czyli kradzież. Idę, mam tych osób posłać. Dobra, dwie. Mam mało tych ludzi, muszę więcej tych ludzi zatrudniać. Dobra, tutaj co znowu? Kolejne zgłoszenie. Znowu ktoś się bije gdzieś, dobra. Ciebie i ciebie z gwiazdeczkami wyślemy. Dobra, raport. Dobra, zamknięci. Okej. Co tam znowu? Aha, dobra, City, coś tam. Dobra, pieniążki. Super. Tu się znowu biją. O Jezu. Aż mi wyskoczyło. Dobra, tu proszę iść. Jechać, tu muszę coś. Nie wiem, to. To? Nie wiem. Dobra, strzelaj do tego frajera i niech... Aha, i uciekł. A nie, dobra, zginął jednak. Ktoś. I drugi uciekł, dobra. Jack znowu jakiś rolnik. Co tam kurna robią? A, świnkę smażą. Super, na ognisku. Jack this... Dobra, dwóch tych policjantów, o Jezu. Dobra, wysłać. No nie mam kogo wysłać, no. O Jezu, zaraz jak wróci któryś. O nie mam kogo wysłać, no, o co ci chodzi, panie? O Jezu, co znowu? No i kolejny znowu zwiał przestępca. No ja pierdzielę, no.
Dobra, ciebie. I ciebie już. Co tam jest znowu? Znów kolejne zdjęcia. Aha, jakaś pani idzie sobie. Potem, nie wiem, to się... A, torebki już nie ma, czy jakaś kradzież będzie, dobra. Jakaś Baolian. Mi i mojemu mężowi. Coś tam, sytuacje finans... Coś... Dobra. Dobra, kolejny raport. Co z tą świnką? Nie wiem, dobra. Zginęli, dobra, żyją. Cholera jasna. Dobra, o, nareszcie jest tak aresztowani, jak coś, frajerzy, dobra. Kaska się zarabia. 8000 dolarów zarobił. Kaska się zarabia. Kolejny raport. I co to jest? Sytuacja, super. Dostawiać znowu musiała. Czyli tak idzie, on jej torebkę wyrywa i potem żona tej torebki nie ma, tak? Czy coś, dobra. O Jezus, co znowu, no. Jeszcze kogoś, dobra, i dwóch... dwóch oficerów jeszcze, dobra. Już. Jedź ta do tej pani. Dwóch oficerów. Kurde, co? Znowu wandalizm, no cholera jasna, za się dzień kończy, dobra. Że też chcę wrócić? Drodzy podwładni panowie policjanci. Dobra, dobra, już mi to nie denerwuj nawet. Dobra, dobra, to został aresztowany, okej. Ależ dobra, już tam. No i co, kończymy dzień? Ej, gdzie jest koniec dnia? Halo? Aha, dobra, kolejny raport. Dobra, wszyscy już wrócili? Dobra, wszyscy chyba. Dobra, kończymy dzień, dobra. Koniec dnia, dobra. Aha. Dobra. Dobra, kończ dzień. Tak, dzień szósty. Proszę, jak lecimy szybko. Jeszcze mamy 100 ileś dni. Dobra, according to doktor Eleonora jakaś, to ma, nie, dobra. Not afraid of the competent Thomas Blade, pregnant woman killed, set to mental szpital. Thomas Blade zastrzelił kobietę w ciąży. Przed szpitalem jakimś, dobra, okej. Ja cię piernicę z 30, że... Dobra, co tam będzie? Kolejny filmik? To co? Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and he left. Damn. Okay, let's see about this. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better
than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Mm-hmm. No, miło. Bardzo miło. 8 in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Mhm. Czy teraz pracujemy dla mafii, a propos? To pomogliśmy w końcu tamtemu? Czy nie pomogliśmy? Bo już kurna nie wiem, dobra. Dobra, zaczynamy kolejny dzień naszej służby. O, masakra. O, i znów nie płyty, no nie no. Dobra, Chopina, dobra. Ej, Chopin. Chopin, wychodź. Fryderyk Chopin. O Jezus. Dobra, kolejna czerwona płyta, dobra, może być. Czyli dzwoni jakiś pan z mafii, tak? Nazywa się Christopher Sands, jakiś tam. Ta, super. Co to jest? To jest jakaś maska. Ale nie o co chodzi, dobra, weź to. O nie, co ja mam tu? Start tu invegetation. Co to do cholery znaczy? Co to jest? O co do cholery chodzi? Aha, dobra. Areszt! O! Areszt! Aresztujemy. Czekaj, jak to było? Aresztujemy cię. Jej, wszystkich aresztujemy. ale zabawa. O Jezu, coś. Jagius. Dobra, mam to w nosie. Bawol Young, coś tam. Dobra. Idź pani ode mnie. Dobra, znowu fałszywe jakieś coś tam. O, coś. Co, mogę jednego zatrudnić? To ciebie. Nie biorę, czy co? Dobra, idź. Dobra, w cholerę, nie wiem, o co chodzi. Dobra, kolejna kaska, czy nie kaska? O Jezus. No to bierz kolejnego. Nie wiem, ciebie jeszcze. Weź. Wszystkich? Dobra, wszyscy. Zatrudnieni, czy jak to się nazywa? Wow, masakra, co to jest? Weed work. 2 dni, co to ja mam wziąć? Co ja mam wybrać? Nie wiem, dobra. Dawać mi jakieś zgłoszenia. Dobra, jakieś morderstwo, dobra. Ciebie i ciebie, jazda. Jedź ta, bo kaska się sama nie zrobi w tej grze. Dobra. Jakieś kolejne zgłoszenie będzie? Jeszcze dla nas, dla oficera, pana szefa wszystkich szefów, czyli szefa policjantów. Dobra, raport. Zamknięci? Jej, aresztowani, dobrze. Zajebiście. Następne. Znowu ten sam sklep czy dom, nie wiem, dobra, ciebie i ciebie i jedź tam.
No. Dawać mi kolejne zgłoszenie. Kolejne zgłoszenie. Żeby było więcej niż... Żeby zarobić więcej niż hajsu. Co to jest? Nie wiem. Dobra, mam to gdzieś. Okej. Znowu kolejny. Drań uciekł. Kurde, dobra. Dobra, ciebie i ciebie. Jedź sobie pani też na służbę. Pani Price. Ach, pani Price zginie, to będzie. Znowu, dobra. Kurde. No, taka jest służba, że policjanty też giną. Nie, policjanci też giną. No, jak nie uważają, to giną. Nie wiem, w jakim mieście gramy, w jakim gdzieś tam w Ameryce gramy. Dobra, kasino. Kasino jakieś, dobra. Ciebie, ciebie i tyle. Dobra, kogoś trzeba wziąć. Dobra, niech jedzie ta. Raport. Znowu fałszywy alarm. No kurna, no o co wam chodzi? Daj tam mi spokój. Tymi fałszywymi alarmami do jasnej cholery, dobra. No. No jest kolejne jakieś zgłoszenie. Za 20 i koniec dnia, koniec dnia. Aresztowani? Jej, cudnie normalnie. O. No już koniec dnia. O, kolejne zgłoszenie. O Jezu, ciebie, ciebie, ciebie i ciebie, jasno. Jechać. Cała czwórka. Podwładnych cała czwórka. Dobra, zaraz skończymy dzień. Zaraz tylko tego. No. Czy zgłoszenie wykonają do 22, 23, dobra. I już, i koniec dnia chyba. O Jezus. Teraz coś tam. A dobra, strzelać, kurde. W głowę mu pierdzielnąć i koniec. Nie będzie frajera. Dobra. Wszyscy? Dobra. Ładna akcja? No, brawo. Oj, co? Gdzie mam kończyć tą akcję? Co jest? Co jest tu? O co chodzi? Tu? Do tego mam dołożyć? Czy do czego mam? O co chodzi z tym? Nie wiem, o co chodzi. Dobra. No, tu idź ta. Nie wiem. Dobra. Tyle. Nie wiem, o co chodzi. No, co jest, co? O Jezus. Albo tyle i się otwal. Pani, dobra. Dlaczego mi się, kurde, dzień nie kończy? Co jest? Co? To co znowu jest? No co mi się, kurde, dzień nie kończy? O co chodzi? No kończ ten dzień, no. No. Możesz jeszcze raz coś. No i co ja mam tu dodawać? A ja pierdzile. Że on strzelał. Że strzelał chyba. O. Nie strzelał i tego zabił. Dobra, daj mi spokój. No dzień się kończ, no co jest? Czego mi się dzień nie kończy? Powaliło was coś? Co jest? Co się do cholery stało? No dzień się kończ. No co jest? Sama mam to skończyć? Co jest? Się pytam. Dobra, okej, nie kończy się dzień, dobra.
No i co? No kończ dzień. A, idźżeś. Wybierz jakąś muzę, nie wiem. Gra mi się zba... O, dobra, jest, koniec dnia, Jezu. Ja pierdzielę. Myślałam, że mi się gra zbakowała. Dobra, dzień 7. A, Jezus, dobra, Ranzer. Major, I will bring order to the police station. Dobra, już tam, dobra. Francis Kendrick, dobra, już tam. Dobra. Ja cię sunę. No dobra, kolejny filmik znowu. O żonie, o czym teraz będzie? O mafii? The people of Freeburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street. Releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. My father got... Dobra, czy co, damy mu wolne? Dobra, damy ci wolne, idź. Wolne, musz, panie. Aha, ja się coś spierdzieli? Co to jest katalog? Co to ma być? Magwars. No co tam to kupować, co to jest? Dobra, jakąś nową płytkę, dobra. To kup, dobra. I to też, kurde, i to też. I dobra, i dawaj, gdzie są te nowe płytki? Dobra, dawaj to. Dobra, no. Grajmy, tak. Dzień który, nie wiem, 8?
Nie, siódmy. Mi się już na to w głowie zaczyna pierdzieć, to jest dzień.